W ramach spotkań krakowskich klasyków nocą zdecydowaliśmy się w trakcie otwarcia hangaru Czużyny zrobić krótki pokaz prób sprawnościowych starymi samochodami, troszkę nowszymi, sportowymi, mniej sportowymi, tak żeby pokazać każdemu, że starym autem naprawdę można się bardzo dobrze bawić i że można starym autem jeździć szybko, w kontrolowanych warunkach i w takiej sytuacji, w której nie stwarza to zagrożenia dla nikogo, można się naprawdę doskonale bawić nawet bardzo starym samochodem, takim jak na przykład Lada, Skoda, ale również na przykład jak Corvette, takimi samochodami, które należą do członków naszej fundacji, którzy przyjeżdżają na nasze czwartkowe spotkania pod Tauron Arenę Kraków, gdzie jako krakowskie klasyki nocą dość często się spotykamy i dzielimy się pasją do motoryzacji. Normalnie startuję w historycznych samochodowych mistrzostwach Polski. Byłem też na rajdzie Barum historycznym. Generalnie samochód ma 30 lat, no i te auta jeszcze się kwalifikują do tego typu zawodów o mistrzostwo Polski. Znajdujemy się na terenie hangaru Czyżyny. Tutaj dzisiaj otworzyliśmy nową wystawę. Nazywa się Moto Historie. Zgromadziliśmy na niej wszystkie obiekty przeniesione z Muzeum Inżynierii Miejskiej z siedziby Przeświętego Wawrzyńca. Te obiekty to są motorowery, motocykle, samochody i to, co widzicie Państwo za nami, czyli obiekty Muzeum Ratownictwa. Jedynego takiego w swoim rodzaju, którego członkowie społecznie zajmują się gromadzeniem zbiorów. To słodki lęk, trzeci znak piosenki dźwięk, że to właśnie ten, że to właśnie ten, tylko ten.
Szanowni Państwo, Klub Zakole to 13. placówka Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta. Działamy na terenie całej tej części Krakowa poprzez kluby. Po sąsiedzku w dzielnicy 17 to jeszcze Klub Dukat w Grębałowie, Klub Krzesławice w Krzesławicach oraz Klub Aneks w osiedlu Łuczanowicy. Bez względu na miejsce działamy zawsze dla mieszkańców i w ścisłej współpracy z mieszkańcami. To jest taki przykład tego, jak można znakomicie współpracować, gdy idzie o urząd, inwestycje i mieszkańców. To Państwo zaproponowaliście nie tylko nazwę, ale zaproponowaliście także to, co w tym klubie ma być. Jest to zaplanowane nie tylko dla dorosłych, ale także w dużej mierze dla dzieci, które będą miały tam możliwość i edukowania się, i edukowania się przez zabawę. Życzę Państwu, aby ten klub służył dobrze wszystkim.